Paragwaj, nadchodząca gospodarcza potęga Ameryki Łacińskiej? Jak Paragwaj staje się potęgą gospodarczą i dlaczego warto inwestować w Paragwaju? Wyobraź sobie kraj bez dostępu do morza, ale z tak ogromnym potencjałem, że mógłby przyćmić najsilniejsze gospodarki Ameryki Łacińskiej. Tak, mówimy o Paragwaju, kraju, który historycznie często był pomijany, ale do 2025 roku ma stać się najbogatszym narodem na kontynencie. Jak to możliwe, że kraj z wysokimi wskaźnikami ubóstwa stoi u progu największego gospodarczego skoku w swojej historii? Pomimo braku dostępu do morza, Paragwaj wkrótce będzie najbogatszym krajem Ameryki Łacińskiej. Republika Paragwaju leży w Ameryce Południowej i jest częścią regionu Mercosur, razem z Argentyną, Chile i Urugwajem. Z powierzchnią ponad 400 tysięcy km2 Paragwaj jest trzecim najmniejszym krajem tego subkontynentu. Mniejszy jest tylko Urugwaj i Ekwador. Paragwaj z populacją 7 milionów ludzi zajmuje 103 miejsce na świecie pod względem liczby ludności i ma jedną z najniższych gęstości zaludnienia zaledwie 18 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Jednak Paragwaj znajduje się w jednym z najbogatszych w zasoby regionów Ameryki Południowej. Kraj jest zasobny w surowce naturalne, w tym cenne minerały, takie jak wapienie, glina, gips, mangan i żelazo. Razem z Boliwią Paragwaj należy do niewielu krajów na świecie bez dostępu do morza, co znacząco wpłynęło na jego historię, kulturę i gospodarkę. Ten geograficzny czynnik w przeszłości hamował rozwój gospodarczy, ponieważ globalny handel odbywa się głównie przez oceany. Jednak w ostatnich latach prognozy DLA Paragwaju dramatycznie się zmieniły. Pomimo braku dostępu do morza, eksperci przewidują, że Paragwaj stanie się kolejną potęgą gospodarczą kontynentu. Jednym z kluczy do tego sukcesu jest ogromna zasobność krajów w wodę. Paragwaj posiada największe na świecie zasoby wody słodkiej, co w obliczu globalnego niedoboru wody stanowi kluczowy atut. Dwie główne rzeki, Parana i Paragwaj, odgrywają w tym istotną rolę. Obie rzeki są w dużej mierze żeglowne i służą jako ważne szlaki transportowe. Umożliwiają Paragwajowi dostęp do Atlantyku przez Rio de la Plata. Rzeka Paragwaj jest życiodajnym źródłem lokalnej gospodarki. Zwłaszcza rybołówstwo i rolnictwo. Port w Wileta, na południe od Asuncion, jest najważniejszym portem rzecznym w kraju. Trwają tam rozległe prace modernizacyjne, które mają umożliwić dostęp większym statkom towarowym, co przyczyni się do zwiększenia handlu z innymi krajami. Może to pomóc Paragwajowi przezwyciężyć gospodarczą izolację i przyciągnąć więcej zagranicznych inwestycji. Kolejnym kluczowym elementem są elektrownie wodne Paragwaju. Które należą do najwydajniejszych na świecie. Elektrownia Itaipu, położona na granicy z Brazylią, produkuje ogromne ilości energii, zaspokajając nie tylko potrzeby Paragwaju, ale także znaczną część zapotrzebowania energetycznego Brazylii. Oprócz rzek, Paragwaj dysponuje gigantycznymi zasobami wód gruntowych. Akwifer Guarani, jedno z największych na świecie rezerwuarów wody słodkiej, oferuje krajowi i jego sąsiadom niezrównane strategiczne źródło wody. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na czystą wodę pitną na całym świecie, ta zasobność stanie się w przyszłości jeszcze ważniejsza. Mimo że obecnie Paragwaj ma wysokie wskaźniki ubóstwa, w 2025 roku prawie 20% ludności żyło poniżej granicy ubóstwa. Kraj ten, dzięki mądrej gospodarce zasobami i trwającym projektom infrastrukturalnym, już wkrótce może stać się potęgą gospodarczą. Szczególnie poprawa żeglowności rzek oraz rozbudowa portów wzmocnią handel i otworzą nowe możliwości integracji Paragwaju z gospodarką światową. Bogactwo wodne Paragwaju oraz jego strategiczne położenie w Ameryce Południowej mogą w nadchodzących latach doprowadzić do prawdziwego cudu gospodarczego. Czy Paragwaj wykorzysta swój pełny potencjał i stanie się nową potęgą gospodarczą w Ameryce Łacińskiej? Napisz nam swoją opinię w komentarzach. Jeśli spodobało Ci się to wideo, nie zapomnij aktywować dzwonka i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnych przyszłych treści. Do zobaczenia w następnym wideo.